To teraz łatwiejsze pytanie. Chodźmy do szkoły. Na które wywiadówki wolisz chodzić? Nie mamy wywiadówek chyba w szkole. Do Eti czy do Vivi? Nie, chyba są, tylko ja nie chodzę albo żadne. To ja nawet nie śledzę. No, czasem się pojawia. Kurde, to czemu omijasz wywiadówki? Wiesz co, najczęściej zawsze się wtedy jakaś próba wydarza albo gdzieś trzeba pojechać. Naprawdę, ja jestem dosyć pilną mamą. Ja jestem z tych, które tam sprawdzają wieczorami, co będzie usprawiedliwienia, wpisuję i tak staram się być w kontakcie, na ile to jest możliwe. Znam oczywiście i nauczycieli, i ewentualnie jakieś wyzwania dziewczyn w szkołach. U Vivi to jest w ogóle nowe liceum, więc byłam tam, raz chyba mi się udało dotrzeć, ale to ja zawsze potem pytam mailowo, co tam ważnego, co ewentualnie mogłabym, o czym mogłam porozmawiać z dziećmi, więc jestem pilną mamą, ale taką, która się czasami nie udaje po prostu przebić. Online, jesteś online, po prostu mamą no online, nowoczesną mamą. Ej, to w ogóle super, że są te dzienniki elektroniczne, świetnie, nie? To jest. Bo tutaj ukryjesz, tutaj nagle coś zniknie, tu się nie pojawi, ktoś nie wpisze. Mówisz tak, nie wiem, czy ty już też byłeś w tych czasach, kiedy nie były normalne, no więc właśnie, dlatego wy nie wiecie, co to jest prawdziwe życie, co to jest ryzyko. Jak masz dziennik i musisz dopisać oceny, albo wpisać sobie plus, a był minus. I to, że rodzice się dowiadywali, że ciebie gdzieś nie było, albo dostałeś z czegoś nawet nie pałę, bo wtedy była dwójka po prostu. Dopiero po 3 miesiącach, wtedy, kiedy taka wywiadówka miała miejsce, a dzisiaj dziecko jeszcze do domu nie wróci, a ja już, no, widzę, że 1 z geografii było, więc to jest dopiero więzienie. A ty sobie dopisywałaś? No, czasami trzeba było jakoś zainterweniować, słuchajcie, przed wywiadówką, ale wyobraźcie sobie, że naprawdę rodzice nie wiedzieli. Ja we wrześniu dostałam pałę, a dopiero w grudniu, jak była wywiadówka, moja mama mówiła, dlaczego masz tą 1, czy tam 2, ja już miałam okazję tam ją czasem poprawić, czasem nauczyć się i faktycznie zdać. Czyli jesteś fanką tego systemu, czy tamtego, bo nie wiem, jak mam to jako rozumieć. Mama, jestem fanką systemu online, bo wszystko wiem, a mamy lubią wiedzieć. Natomiast jakbym była uczniem, to oczywiście, że tego, co się działo paręnaście lat temu, żeby nie powiedzieć parędziesiąt. A tobie jak idzie w szkole? Oj. Świetnie. Teraz dopiero jesteśmy na osobistej płaszczyźnie. Nie. Kurde, myślałem, że wiara jest bardziej. Koniec, ty już skończyłaś wywiad. Mi idzie bardzo świetnie w szkole, same 5 i 6. Jestem na każdej lekcji. Pojawiam się od godziny 7 do 17 na lekcji. A tak naprawdę to dobrze. Ja generalnie lubię chodzić do szkoły pod takim względem, że ja lubię nabywać wiedzę. I zawsze lubiłam, jakoś to mi to tak naturalnie przychodziło. I wiadomo, że w liceum zdarzają się takie wyzwania dla mnie głównie jak nauczyciel nie taki, czy ciężko dogadać się z niektórymi ludźmi, ale raczej przyjemnie. No jakoś przechodzimy przez ten rok, chyba jeden z tych łatwiejszych może, pod względem ocen na pewno. A mimo, że ja szkoły, przyznam się, że nie priorytetyzuję tak jak Vivi, nasza młodsza. No i mam tu na myśli, że nic nie robię, tak? Ale jest, ale to staram się, ja jestem bardziej tą osobą, która, mam wrażenie, że dlatego mi dobrze będzie na studiach, bo ja usiądę, słucham i wtedy na swój sposób interpretuję i tak się uczę, a nie, że kuję z podręcznika, to tak mi ciężej i wtedy odtrąca to mnie od tego. Właśnie. A z jakim rodzajem osób najtrudniej złapać ci kontakt? Jeśli chodzi o nauczycieli, czy tak uczniów? Tak ogólnie, ludzie. Wrzućmy ich wszystkich do jednego worka. No i dobrze. Mam wrażenie, że nauczyłam się na przestrzeni lat, szczególnie w występowaniu jakoś tak z wami, bo przez to, no, w ten sposób poznałam taką mnóstwo z każdego i obszarów na świecie i w ogóle z wszelkich kątów świata ludzi. Nauczyłam się raczej łapać kontakt, czy znajdywać takie podobieństwa z każdym chyba, kogo poznaję i nie mam jakiejś takiej jednej cechy czy rzeczy, która mnie odtrąca u osób. Raczej podchodzę do tego tak na spokojnie, ale ja też ludzi lubię poznawać. Jestem pewnego rodzaju ekstrawertykiem, który zagada każdego o wszystko i gdzieś to wspólne podłoże znajdzie. Więc w szkole mi jest dobrze, więc z uczniami w liceum to jest bardzo przydatny skill do posiadania. No i tu postawmy kropkę. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się i pięknie śpiewajcie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.